nie wiem, jak wy leczycie ból głowy, ale ja na przykład tak. Czasami jest to właśnie. Zazwyczaj, jak mnie coś boli, to stosuję kryształ górski, ale dzisiaj wzięłam tą porządną szczotę ametystową. Najpierw tutaj przyłożyłam. Trochę pomogło. Po czym? No, całe tutaj, tak czoło, można powiedzieć, jadę. I tam, gdzie czuję ulgę, tam dłużej przytrzymuję ten ametyst. No, z reguły na takie małe bóle głowy te kryształy działają. Choćby to, że one przede wszystkim są zimne, więc też chłodzą. Oraz poprzez nacisk, sądzę, bo oprócz tego, że one mają te swoje właściwości, to nawet niedowiarkom może pomóc, chociażby właśnie z tej przyczyny, że po pierwsze właśnie, jak wspomniałam, chłodzą, po drugie nacisk też powoduje pewne efekty. Nie bez przyczyny stosuje się od wielu lat akupresurę, akupunkturę i no tutaj akupunkturę, bo tu chodzi o ucisk, a akupresura to jest chyba wbijanie tych szpileczek, no także te wszystkie tutaj odpowiednie zakończenia nerwowe, jakieś tam nerwy, myślę, są w ten sposób stymulowane tym naciskiem. No i na pewno ulgę to przynosi. Dobra, ja sobie tak dalej poleżę, tak przynajmniej jeszcze z parę minut, bo już tak leżę dobre 10-15. I mam nadzieję, że pomoże. Znaczy, pomagać pomaga, tylko tak jak mówię, to też zależy od tego, jaki to jest typ bólu, bo jak to jest duży ból głowy, no to wtedy już lecę tabletką, ale póki się da, to się da i robię to tak. Tak. I ja tu będę mówić. Widać mnie całą? Widać twoje, tak, widać całą, po prostu te buty. Buty teraz widać. Ja poprosiłam Amadeuszka, żeby mnie nakręcił, bo chciałam wam pokazać te buty od Celiny i wygląda to tak. A mi powiedział, że się fajnie maczuje z bluzką, więc założyłam tą bluzkę i tak oto dzisiaj wyglądam. Dziękuję, Amadeuszku. Na całość stylizacji oczywiście wieńczy mój cytrynek, no bo jak żeby inaczej. A my wybieramy się do dentysty z tym tu małym tam z tyłu. A z takich jeszcze ważnych rzeczy, bo właśnie sobie przypomniałam, że tę bluzkę, którą ja mam teraz na sobie, kupiłam na live'ie sprzedażowym, który był zorganizowany celem zebrania pieniędzy dla Eli, o której wam wspominałam. Słuchajcie, kiedy odbywał się ten live, to pieniądze już były zebrane. Słuchajcie, mamy to. Ja wam tego chyba nie mówiłam, ale mamy to. Ela ma pieniądze na leczenie. Oczywiście zbiórka, ona tam nadal jest chyba jeszcze aktywna, bo jeszcze przez jakiś czas była aktywna. Można było tam jeszcze dopłacać. No i tak jak mówię, live, mimo tego, że już pieniądze były uzbierane, było dużo wydarzeń zorganizowanych, więc one się po prostu odbyły i dozbierano jeszcze pieniędzy więcej na jakieś dalsze leczenie, na dalsze kroki, które pozwolą Eli wrócić do zdrowia. No i właśnie ta bluzka jest jedną z tych rzeczy, które ja kupiłam na tym live'ie. Kupiłam jeszcze sobie taką sukienkę, bluzkę i kupiłam Amadeuszowi buty. O, a Ami ma te buty na sobie. Buty. O, takie buty. Fajne buty, co nie? No właśnie. No i tyle. Dobra, idziemy do dentysty.
nas zmiany, długo nas tu nie było. Wow! No, ja tak dawno nie spacerowałam po tej naszej wsi. Wyszliśmy teraz, no bo tak, wiecie jak to wyglądało, że najpierw Tymon, później Zamieszki, później Ospa, później Edynburg, później znowu po Edynburgu Ospa i taki mieliśmy wieczny... No zrobili takie, no fajnie to było, bardzo fajne. No i mieliśmy taki trochę areszt domowy, a dzisiaj już sobie na swobodnie tak wyszliśmy na plac zabaw, trochę pochodzić. No i... No i się zmienia. Fajnie tak po jakimś czasie sobie wyjść na wieś i pooglądać, co tu ciekawego, nowego. A tu fajnie, bo jak był tutaj cały chodnik, to tutaj był cały zawsze rano samochodami zostawiony i no ledwo bieda była przejść. A teraz przynajmniej jest to rozdzielone, to nawet jeżeli tam będą parkować, no to będzie miejsce jeszcze do przechodzenia tu. Tylko mam nadzieję, że nie wpadną na to, żeby parkowali tutaj i tutaj, bo to już by mi się nie podobało. No i dobrze, wieś zwiedzona, zakupy zrobione. Gdzie byłam? A tym razem sobie coś kupiłam. Dwa place zabaw zaliczone, piknik zaliczony, a teraz idę na szkolenie. You've got me questioning my position. Am I just feeling out? Taking space, not with as much grace. Am I a second choice of all another Rolls Royce? Dresses and lace, help me now. Oh. Not my business, then who's, when it's up to you to choose. Dobra, ja zakończyłam szkolenie, wyszłam wcześniej, ponieważ już była, no już jest po 22. Tam jeszcze, no taka końcówka, już takie luźne bardziej pogadanki były, a ja muszę jutro wstać wcześniej. Jeśli chodzi o szkolenie, szkolenie prowadził Rafał Stachyra. Bardzo fajne szkolenie na temat, to był holistyczny przedsiębiorca, czyli takie holistyczne podejście do prowadzenia biznesu. Było bardzo fajnie, sympatycznie. Jak widzieliście, udzielałam się, byłam aktywna, jak to ja zawsze. I tak, jeśli chodzi o moje wstanie jutro, ja jutro po 7 muszę wyjść z domu,
między 8 a 9 muszę być na miejscu. W międzyczasie się pakowałam, jestem już spakowana. Moja walizka już czeka. No i co? No i pewnie widzimy się rano. Nie wiem, czy... Tak, to już będzie następny vlog, myślę. Więc pewnie widzimy się w następnym vlogu, kiedy to prawdopodobnie będę jechała do Gosford. No. Także dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!